Opracowujemy temat posłowie Sejmu II Rzeczypospolitej, ich losy i działalność podczas II wojny światowej i okupacji. Chciałyśmy przyczynić się do upamiętnienia osób, które zasłużyły niepodległej Polsce, a jednocześnie działały w naszym regionie. Kiedy po raz pierwszy pomyślał pan profesor o swoim dziadku jako o bohaterze? W kategoriach bohatera to nigdyśmy rzeczy nie rozpatrywali. Taka prawda. Po prostu normalny człowiek, normalny dziadek. Nic innego, rozumiemy się. Dziadek też nie eksponował tego faktu. No po prostu był dziadkiem. Czy mógłby pan profesor przybliżyć nam biografię dziadka? W 99 roku się urodził, w 1899. Tak? Swoją całą młodość spędził pod zaborem austriackim. Znajdujemy się pod kościołem w Ulanowie, gdzie Adam Józef Habuda został ochrzczony w 1899 roku. Jesteśmy pod rekonstrukcją przejścia granicznego z czasów zaborów carskiej Rosji i Austro-Węgier. Nasz bohater urodził się w Dąbrówce. W wieku 7 lat zaczął chodzić do szkoły ludowej w Borkach. Po 3 latach nauki przeniósł się do szkoły w Ulanowie. Kontynuował edukację w 4-letnim gimnazjum w Mielcu. Portret dziadka wisiał na ścianie jakiś czas i był oprawiony także dyplom Krzyża Niepodległości, bo chyba w 1931 roku dostał. I nie eksponowano tego faktu. No, jeszcze może jakieś wytłumaczenie jest i takie. To były czasy PRL-u, a był posłem sanacyjnym, był legionistą. To patrzono na to krzywo, o tak to powiem eufemistycznie, i nie należało się z tym obnosić, bo tym można sobie było po prostu zaszkodzić. W 1915 roku służył w 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Ranny leczył się w szpitalu sióstr niepokalanych w Jarosławiu. Jakie były losy pana Adama Józefa Habudy podczas II wojny światowej? W czasie drugiej akcji został zgarnięty, zabrany. Parę tygodni przesiedział na Majdanku. Przewożono więźniów na jakieś tam roboty do Puław z Majdanka. Udało mu się uciec. Czy był po II wojnie światowej represjonowany? Jak było referendum, to te trzy pytania, Sejm, Ziemie Zachodnie, tak, wtedy kilkanaście dni przed referendum został aresztowany. Jak przyczynił się dla dobra ojczyzny po wojnie? No wiecie, trzeba było po prostu przyzwoicie funkcjonować, nie angażować się w komunizm, a w komunizm się nie angażował. Tak, tutaj zawsze było mnóstwo ludzi. Pisał, porad prawnych udzielał.